Na koniec grudnia bez pracy w naszym regionie było dokładnie 5318 osób. Przez cały ubiegły rok liczba osób bezrobotnych była w zasadzie podobna. W miesiącach zimowych rosła, a nieco spadała wiosną. Co ciekawe, nie było dużego spadku przed wakacjami. W ostatnie wakacje liczba bezrobotnych nawet nieznacznie wzrosła. Spadła natomiast pod koniec roku, w listopadzie i w grudniu. Rok do roku liczba bezrobotnych spadła o 83 osoby, ale niewielkie to pocieszenie, gdy weźmie się pod uwagę dane z roku 2019, czyli jeszcze sprzed pandemii. Wówczas w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było tylko 3400 osób. To oznacza, że koronawirus zabrał zatrudnienie prawie 2000 pracowników. Bezrobocie wyższe jest w powiecie niż w mieście. Znacząco przewyższa tam także średnią krajową, co oznacza, że bezrobotni z terenu powiatu od stycznia będą mogli pobierać zasiłek przez 12 miesięcy. Mieszkańcy Słupska na zasiłek wciąż mogą liczyć maksymalnie przez pół roku. Od stycznia zwiększyła się również maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Teraz wynosi ona 30, a nie 20 tysięcy złotych. Również 30 tysięcy złotych otrzymać mogą przedsiębiorcy w ramach refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy. W ubiegłym roku w sumie Słupską Bibliotekę, czyli budynek główny i jej filię, czytelnicy, odwiedzili ponad 150 tysięcy razy. To wzrost o prawie 20 tysięcy w porównaniu z poprzednim rokiem. Oznacza to, że każdego dnia do biblioteki przychodziło prawie 600 osób. Więcej też wypożyczamy książek. W 2021 roku liczba wypożyczeń wyniosła ponad 266 tysięcy i była o prawie 22 tysiące wyższa niż w 2020 roku. I choć z powodu pandemii wprowadzono restrykcje i czytelnicy nie zawsze mogli wybierać książki z półek, biblioteka zamknięta była tylko przez 5 dni. Potem książki można było zamawiać telefonicznie i odbierać na miejscu. Wybrane pozycje były też dostarczane wprost do mieszkań czytelników. Ale książki czytamy nie tylko w wersji papierowej. Coraz częściej wybieramy również możliwość ich wypożyczenia w wersji elektronicznej i ta usługa w tym roku będzie rozwijana. Mamy ogromne zainteresowanie taką usługą, jak jest Legimi, czyli elektroniczny dostęp do naszych książek, czyli do biblioteki elektronicznej, w której posiadamy ponad 70 tysięcy tytułów oraz audiobooków. W związku z tym, że było zainteresowanie tą usługą ogromne, w tym roku postanowiliśmy zwiększyć ilość kodów dostępnych dla naszych użytkowników. Od stycznia książki elektronicznie wypożyczać będzie mogło 50, a nie 40 czytelników miesięcznie, jak dotychczas. Zmian w bibliotece w tym roku będzie więcej. Po zakończeniu rewitalizacji bulwarów część wydarzeń będzie się odbywała właśnie tam, m.in. w pobliskim parku imienia Komedy czy w okolicach Kładki na Słupi. Biblioteka planuje również inwestycje. Już wiadomo, że wyremontowana zostanie elewacja gotyckiego gmachu głównego, a jeśli uda się pozyskać 3 miliony złotych z Ministerstwa Kultury i budżetu miasta, generalnego remontu doczeka się również wnętrze budynku. To już piąty rok obowiązywania w Słupsku programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro. W każdym roku z tej procedury skorzystać może 20 par. Poza kryteriami medycznymi, czyli m.in. przejściem w przeszłości leczenia niepłodności, zainteresowane pary muszą spełnić jeszcze dwa warunki – mieszkać w Słupsku i tutaj płacić podatki. Nie ma natomiast wymogu, by para była małżeństwem. Osoby, które zakwalifikują się do programu, mogą liczyć na dofinansowanie procedury in vitro do wysokości 5 tysięcy złotych. Takim było celem, aby przynajmniej w 1/3 wartości średnio procedury dofinansować tą możliwość. W grę wchodzą dwie procedury, o ile pierwsza nie była skuteczna. Program realizowany jest w trzech centrach medycznych, przede wszystkim w placówce Invicta w Słupsku, ale również w Centrum Zdrowia Gameta i Centrum Medycznym Invimed, które mieszczą się w Gdyni. W ciągu poprzednich 4 lat trwania słupskiego programu in vitro skorzystało z niego 80 par i urodziło się 21 dzieci. Władze miasta nie wykluczają, że w kolejnych latach również będą prowadziły podobny program dla mieszkańców, którzy starają się o dzieci. W ogromnym, bo około 150-metrowym mieszkaniu przy ulicy Krasińskiego powstało miejsce, które 2 lata temu wymyślili pracownicy działu pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miejsce, w którym dzieci i młodzież z rodzin zastępczych czy placówek socjalizacyjnych może spotykać się i realizować swoje pasje podczas np. zajęć tanecznych czy warsztatów malarskich lub szycia na maszynie, ale także wyciszyć się czy poćwiczyć w jednym z pomieszczeń. To również miejsce, w którym pracownicy MOPR mogą spotykać się z obecnymi lub przyszłymi rodzicami zastępczymi. Zakątek to dla młodzieży, która niebawem osiągnie pełnoletność, rodzaj mieszkania treningowego. Dziewczęta i chłopcy uczą się tam prowadzić dom, dbać o mieszkanie, robić zakupy czy przygotowywać posiłki. Uczyć się mogą również rodzicielstwa, bo w placówce dostępna jest kamizelka ciążowa oraz symulator niemowlaka. Co jeszcze będzie się tam działo, w dużej mierze zależeć będzie od młodzieży i ich opiekunów. Będziemy na pewno słuchać potrzeb, jakie mają nasze dzieci i robić tu wszystko, aby różnego rodzaju zajęcia tematyczne się odbywały. Oprócz tego właśnie będziemy prowadzić weekendowe treningi samodzielności, tak aby nasze dzieci wychodząc z pieczy zastępczej mogły poradzić sobie same w dorosłym życiu. Dodatkowo będziemy wspierać rodziców zastępczych, organizować tu szkolenia. Równie dobrze nasi rodzice zastępczy mogą przyjść, z dziećmi również ugotować posiłek. Jednocześnie w zakątku pod opieką pracowników MOPR może przebywać 15 wychowanków. Liczba chętnych, którzy przychodzą tam na poszczególne zajęcia, jest jednak dużo większa. Należące do miasta mieszkanie przez długi czas stało puste, bo ze względu na wielkość, co za tym idzie, koszty utrzymania, nie było na nie chętnych. Przygotowanie zakątka kosztowało 150 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykonało tam generalny remont, a wyposażenie kupiono ze środków zewnętrznych. Granty zapewniają również finansowanie placówki przez najbliższe półtora roku. Na konkurs w sumie wpłynęło 28 ofert od klubów nie tylko ze Słupska. 27 z nich rozpatrzono pozytywnie. Najwięcej dostali ci, którzy najbardziej na to zasługiwali. Komisja tutaj nie miała jakichkolwiek wątpliwości, że to, co słyszymy o dokonaniach Akademii Młodego Lekkoatlety, o medalach tych zawodników, musi znaleźć przełożenie na zwiększeniu dotacji, czy finansów tego klubu. Także w zeszłym roku EML otrzymał na działalność w 2021 roku 75 tysięcy. W tym roku miło mi powiedzieć w imieniu pani prezydent, że to jest aż 160 tysięcy złotych, więc będziemy mieli chyba możliwość przypatrywania się, jak te pieniądze zostaną skonsumowane i jakie medale czy jakie dokonania dzięki temu będą osiągnięte. Z miejskiej dotacji cieszyć się mogą również młodzi pływacy ze Skalara. Ten klub dostanie w tym roku 100 tysięcy złotych, o 25 tysięcy złotych więcej niż rok temu. Dodatkowo do Skalara z miejskiej kasy popłynie jeszcze 14 tysięcy złotych na stypendia dla zawodników. Pieniądze otrzymają również m.in. judocy z Gryfa, siatkarki czarnych czy piłkarki ręczne ze Słupi. 150 tysięcy złotych trafi też do klubu sportowego Gryf na szkolenie dzieci i młodzieży. Na słupską piłkę nożną pieniędzy w tym roku może być jednak więcej, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli nam pozwoli sytuacja finansowa, że i to jest taka moja obietnica wobec jednego klubu sportowego, i nie ukrywam, że jest to mowa o piłce nożnej, że jeżeli sytuacja w tym klubie zostanie unormowana, tak jak rozmawialiśmy już przy stole w ratuszu, to ten klub sportowy będzie miał szansę uzyskania dodatkowego wsparcia. Umówiliśmy się, że to się zdarzyć może po czerwcu tego roku. Dodatkowo komisja konkursowa przekazała też 240 tysięcy złotych Słupskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację Słupskiej Olimpiady Młodzieży w trzech kolejnych latach oraz w sumie 25 tysięcy złotych trzem stowarzyszeniom na organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych. Jak już informowaliśmy, pod koniec listopada ubiegłego roku odbył się przetarg na wybudowanie i prowadzenie lokalu gastronomicznego na działce na bulwarach w okolicy murów miejskich między ulicą Kowalską a Basztą Czarownic. Mimo że o szczegóły urzędników pytało kilku potencjalnych oferentów, ostatecznie do przetargu nie zgłosił się nikt. ZIM postępowanie więc powtarza i ogłosił kolejny przetarg. Jego warunki zostają bez zmian. Miasto planuje, że w tym miejscu powstanie dwukondygnacyjny lokal gastronomiczny o łącznej powierzchni nawet 800 metrów kwadratowych. Inwestor będzie musiał trzymać się wytycznych architektów, którzy przygotowali już wizualizację lokalu spójną z charakterem zrewitalizowanych bulwarów.
To pierwszy w historii miasta taki model biznesowy, w którym przedsiębiorca miałby na własny koszt wybudować obiekt, a w zamian za to mógłby w nim prowadzić działalność gospodarczą przez kolejnych 30 lat, płacąc jedynie symboliczny czynsz. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, do drugiego przetargu też jeszcze nie ma chętnych. Bulwary mają być oddane do użytku w połowie tego roku, natomiast lokal gastronomiczny miałby powstać maksymalnie 1,5 roku od podpisania umowy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wnioski przyjmuje od początku tygodnia. Na pomoc finansową przed skutkami podwyżek mogą liczyć mieszkańcy, którzy spełniają warunki dotyczące progów dochodowych. Dla gospodarstw jednoosobowych jest to 2100 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1500 zł miesięcznie na każdą osobę. Dodatki wynosić będą od 400 do prawie 1500 zł w zależności od rodzaju źródła ogrzewania. Każdego dnia wnioski o pieniądze składa kilkaset osób. Lepiej zrobić to już teraz, żeby nie czekać długo na pieniądze. W przypadku przekroczenia tego progu dochodowego świadczenie też przysługuje i ono będzie pomniejszane o kwotę przekroczonego dochodu. Więc w praktyce gospodarstwo domowe jednoosobowe, jeśli nie przekroczyło kwoty 2480 zł, może ubiegać się o dodatek osłonowy, aczkolwiek w tym przypadku ten dodatek wyniesie tylko 20 zł. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego i w jednoosobowych gospodarstwach domowych mówimy o dodatku w wysokości 400 zł. To jest świadczenie przyznawane na cały rok. Dwu- i trzyosobowe rodziny otrzymają dodatek w wysokości 600 zł, cztero-pięcioosobowe rodziny w wysokości 850 zł, a rodziny sześcioosobowe i większe mogą liczyć na kwotę 1150 zł. Te świadczenia mogą wzrosnąć o 25%. W przypadku gospodarstw domowych, w których znajdują się piece, kominki, kotły na paliwa stałe, opalane węglem bądź produktami węglopochodnymi, ale pod jednym ważnym warunkiem, że to źródło ciepła, mieszkanie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Świadczenia przyjmowane są do 31 października tego roku. Natomiast złożenie wniosku do końca stycznia tego roku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone, pierwsza rata tego świadczenia będzie wypłacona pod koniec marca tego roku. Więc założeniem ustawodawców była wypłata tych świadczeń w dwóch ratach. Jedna do 31 marca, druga do 3 grudnia 2022 roku. Formularze wniosków znaleźć można na stronach MOPR-u i Urzędu Miasta. Przesłać je można listownie lub wrzucić do specjalnej urny w siedzibie MOPR. Tam też można otrzymać pomoc przy ich wypełnieniu. Dokument można też złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP. Jak szacuje rząd, z pomocy osłonowej skorzystać może nawet co druga rodzina w kraju. W Słupsku jest około 35 tysięcy rodzin, co oznacza, że pieniądze mogą trafić do kilkunastu tysięcy z nich. Mimo reżimu sanitarnego sala widowiskowa w Siemianicach dosłownie pękała w szwach. Mieszkańcy przyszli tłumnie. Na początku spotkania władze gminy z wójt Barbarą Dykier mówiły o tym, jak niekorzystnie wpłynie przyłączenie 6 sołectw do miasta na gminę. Nie brakowało ostrych i gorzkich słów. Zdaniem gminnego samorządu przyłączenie znacznej części zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów jest zamachem na gminę i de facto oznacza jej koniec. Przez te 30 lat zrealizować w tych 6 sołectwach, w tym dużą bazę podatkową, czyli tereny inwestycyjne, tam gdzie mamy zlokalizowane zakłady. To pozwalało nam na to, że jako w całości możemy fajnie funkcjonować. Mieszkańcy gminy protestują przeciwko planom przyłączenia do miasta. Rozpoczęli akcję zbierania podpisów w tej sprawie. Planują także organizację dalszych spotkań. Przypomnijmy, w grudniu radni miejscy ze Słupska przyjęli uchwałę o przyłączeniu 6 sołectw w granice miasta. Są to Bierkowo, Strzelinko, Włynkówko, Siemianice, Krępa Słupska i Płaszewko. Zgodnie z procedurą w najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne na ten temat. Ostateczną decyzję dotyczącą zmian administracyjnych podejmuje Rada Ministrów.